Także ten wysoki pałac kultury Stalina i Lenina to widać nawet przez Wisłę. A tutaj biedna ulica Skaryszewska. Proszę Państwa, ludzie umierają. Państwa, zobacz jakie pogrzeby. Nawet tak nie pokazujemy wszystkich tych pojazdów, bo i po co? A czarne, a szare, a brzydkie, a zbyt takie poważne. Matka Boska. Proszę Państwa, tam na skrzyżowaniu przy Tatrze Hibnera, gdzie tu w Warszawie sytuację opisywano, o księżach książkę wydano, homoseksualistach, o zakonnicach lesbijkach. Biegnie tam przez skrzyżowanie baba taka tłusta i mówi w prawo, krzyczy, no bo te salcesony moherowe, to one są takie chytre, że one nie powiedzą lewo, tylko powiedzą raczej w prawo. A mąż taki tłusty salceson za nią biegł, tak kaślał, że to aż jeszcze tutaj teraz czuje, bo to ludziom przeszkadza. Oni oczywiście tego nie rozumieją. I tak umieją się zachować, proszę Państwa, salcesony, aby przetrwać. To jest ulica oczywiście Skaryszewska. No i ta Matka Boska, która, proszę Państwa, została rozbita po prostu. Czarne wozy, mówię. Straż miejska. Lubelska 32. To jeszcze może takim miejscem pozytywnym byłby chyba Dworzec Wschodni, czy mniejsza część, czy większa część. A tak to, no w Warszawie tutaj. A tak to, wiecie Państwo, kraina agresywnych tych beretów. Proszę Państwa, że jak pamiętam na Marszałkowskiej, no bo czy to Ursynów, czy to Ochota, czy to Rotunda, czy to Pałac Kultury Stalina i Lenina, to przecież jedna i ta sama Warszawa moherowa, proszę Państwa, jak to wszystko z tymi niemalże kijami, ale to prędzej kamieniami, bo co ci kij da w stosunku do policji, a policji setki, tysiące, proszę Państwa, kordony policji. Uzbrojonej policji. Jeszcze czegoś takiego to ja nie wiem, czy ja widziałam wcześniej, bo na wojnie to mnie nie było, nie mam aż tyle lat, ale to tak jakoby to jakaś wojna była. Ja tak patrzę, a to przecież Warszawa z kamieniami, moherowa Warszawa z kamieniami na policję. I zawsze tak było, proszę Państwa, 11 listopada, zawsze to. Ja ostatnio to byłam tak troszeczkę samotnie na tej ulicy Marszałkowskiej i taka troszeczkę przestraszona, że tak, tu huk, tu coś strzela, tu kamieniami. Ja mówię, Boże, można dostać w łeb. I tam niedaleko tego kościoła, proszę Państwa, bo to tak jak kościół Artemidy Efeskiej, to procesja 8-godzinna i pełno złodziei, pełno różnych takich tych żebraczych opcji, jak to zawsze bywa. Proszę Państwa, także jak nie Park Skaryszewski, gdzie zabili sporo już ludzi, proszę Państwa, a tak. Tutaj w Parku Skaryszewskim, pomiędzy Polskim Berlem i Sacką Kępą, rejestracja samochodów warszawskich. To tutaj jeszcze pokazujemy, proszę Państwa, ulicę. I tutaj te straż i Dworzec Wschodni. Także wszędzie jest agresja, proszę Państwa. Także wszędzie jest agresja. Proszę się uzbroić w cierpliwość i może Królestwo Boże, bo te rządy ludzkie, człowieka niedoskonałego, to nie. Nie ma przecież teokracji, nie ma drugiego przykazania, nie ma Jahwe. A mohery co mogą zrobić? Mohery to jeszcze mogą pogorszyć.